Pięknie. Pani to jest po prostu mistrzem świata. Prawo jazdy z chipsów. Widzi, że autobus jedzie, to z premedytacją wjeżdża na środek skrzyżowania. Gdzie to kierowca dzisiaj wylądował? Znowu na jakimś dziwnym przystanku. A no tak, na Żeromskiego stoimy, czekamy na dwójeczkę. Jak wczoraj uprzedzałem, dzisiaj linia 2. No i tak jak wczoraj też mówiłem, niestety nie naszym sprzęciorem. Dzień dobry, witam 22 marca. Już teraz chyba wiecie, gdzie jestem. Witam na linii 2 z miejsca dowodzenia. Przez chwilę był korek na pętli. Zastanawiałem się, jak ja stąd wyjadę. Niestety nie zdążyłem już się popodłączać, żeby wam go pokazać. Stały dwie 16 i 27 i to wszyscy tak w kupie stali, że zastanawiałem się, jak ja stąd mam wyjechać. Ale na szczęście się sytuacja wyjaśniła, że tak powiem. Wszyscy się rozjechali. Zaraz też jadę i ja. 12:48 mamy odjazd. Trzy kółeczka dzisiaj mamy do zrobienia, pełne trzy kółka, zaczynając właśnie od teraz, zamykamy drzwi i startujemy. 13:47 będziemy na, przynajmniej powinniśmy dojechać na Dolidy Górne. Dwie przerwy na kanapkę, jedna o godzinie 19:42, a druga o 18:30. No, niezbyt dobra godzina na kanapkę, no ale w sumie lepsze to niż na pół godziny przed zjazdem do zajezdni. Tym bardziej, że my dzisiaj do 20. Także o 18:30 tak w sam raz kanapeczkę będzie można zjeść na kolację. Co prawda jeszcze obiadu nie było, no ale wiecie jak to jest. Dzisiaj sprzęcior 354, jakby ktoś pytał. Udało nam się takim sprzęciorem dzisiaj pojeździć. Na razie wygląda na to, że jest całkiem w dobrym stanie technicznym. Żwawy, chętny do jazdy, nie szarpie, dobrze hamuje w miarę. Także czego więcej chcieć? Ciepło. Jedziemy. Nie ma co przeżywać. Także w drogę do centrum miasta. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie wyglądać piątek. Przypominam, dzisiaj mamy, a jeszcze nie mówiłem chyba nawet, dzisiaj mamy piątek, to wiecie, ale dzisiaj o godzinie 19 do 21 będą ograniczenia w ruchu w okolicy centrum, a konkretnie zamknięte będą ulice Malmeda, Lipowa, Częstochowska, znaczy w sensie zamknięte, no zamknięta to będzie Lipowa i rynek Kościuszki tak naprawdę, no ale skoro będzie Lipowa i rynek Kościuszki zamknięty, to tym samym przez Liniarskiego i przez Częstochowską czy Grochową nie będzie można przejechać, bo Lipowa będzie zamknięta, więc dzisiaj od godziny 19 linia 2 będzie jeździć Aleją Piłsudskiego w obie strony. W obie strony będzie jeździć. O kurde, jakie wentylatory. Także nas tu, można powiedzieć, prawie nie dotyczy, bo o 18:30 rozpoczniemy przerwę na Dojlidach, więc tak naprawdę zjeżdżając z Dojlid raz tylko uda nam się przejechać przez Piłsudskiego prosto. To wszystko. Także w drogę. Zobaczymy, jak się dzień poukłada. Zbliżamy się do dworca PKP. Jest 13:10. Dzisiaj mamy piątek, więc dzisiaj pielgrzymki będą nie z dworca, tylko na dworzec. Ale to dopiero chyba nieco później, bo jeszcze w tej chwili to chyba szkoły jak najbardziej na zajęciach. W sensie zajęcia w szkole się jeszcze odbywają, ale już pojedyncze osoby z plecaczkami i z walizeczkami na kółkach widać zmierzające w stronę dworca PKP. Mamy nasze pierwsze kółko dzisiaj, właśnie przejeżdżamy koło dworca.
na razie nie widać za bardzo ludzików z plecaczkami w autobusie. Za to teraz w ciągu dnia to jest pora dla seniorów. Jak widzicie, ulica Warszawska. I zaraz zobaczycie razem ze mną, jak wygląda ulica Warszawska. A dokładnie jak wygląda parkowanie na ulicy Warszawskiej. Jak zwykle stoją środki po prawej stronie, czyli na zakazie. No, światełko, poprosimy zielone. Ja dużo nie wymagam, tylko zielonego światełka. Teraz mamy godzinę dopiero 13:25, to jeszcze. O, i będziemy stali, i szachmat. Także jeszcze teraz o tej porze to przejazd nie jest problemem. Ale już sieroty pierwsze stoją. Choćby znak postawili co 10 metrów, to i tak by stali. To nie jest wina tego, że ktoś nie widział znaku. To jest świadome stawianie tutaj. O, na Tesle stać, ale już nie stać na parkowanie płatne. Następny. Przed samym przejściem dla pieszych. Sami specjaliści. Co innego DHL, który przyjedzie i pojedzie za chwilę. O. Pod uniwersytetem też przyszli prawnicy, czy kto tutaj, nie wiem, się uczy. Nie, prawnicy to na Mickiewicza chyba. W każdym razie stoją na zakazie. O, i znowu rejmy częstochowskie wychodzą. Kiedy dzisiaj się zjawi jakaś straż miejska? Pewnie nigdy. Albo dopiero po czasie. O. Szybki pootwierane. Czyli stoją i patrzą, a tu puste miejsca na po lewej stronie. Brak słów. Jedziemy dalej. Zobaczymy, jak się będzie jechać. Teraz jeszcze powinno być w miarę normalnie na wylocie z Białegostoku. Ale następnym kółkiem pewnie będzie już ciasno. Dzisiaj mamy do zrobienia 3 kółeczka, więc standardowo pierwsze normalne, drugie ciasne i trzecie też w miarę normalne powinno być. A dzisiaj jeszcze na dodatek objazdem, a właściwie nie objazdem, tylko skrótami, bo jak pojedziemy przez Piłsudskiego, to będzie szybciej niż przez Lipową. Trzeba będzie pewnie odstać swoje na przystanku, żeby nie pojechać za wcześnie. No ale to będziemy się martwić dopiero po 19:00. Przed rondem Meyera jesteśmy, jak widzicie. Koreczek niewielki. Ale już się coś tutaj dzieje. My musimy jechać prosto, więc nie możemy pojechać lewym pasem. To nie 17. Ale jakoś pomalutku dojedziemy. Na końcówce mamy trochę ponad 10 minut przerwy. Ale mamy 3 minuty opóźnienia przez rondo na Piastowskiej, bo trafiliśmy oczywiście w złym momencie. Zmieniło się akurat nam przed nosem na światło czerwone. I zanim przejechaliśmy przez wszystkie etapy tego ronda, stało się tak, jak się stało się. Czemu ja z kierunkowskazem jadę? Kurde, tu nie odbija kierunkowskaz, nie mogę się przyzwyczaić, że trzeba go samemu wyłączyć. Niecałe 3 minuty opóźnienia, docieramy powoli do pętli. Dzisiaj o dziwo sucho, chociaż nie ma słońca tak jak wczoraj.
ale na razie na szczęście sucho. Bardzo rozumiem ludzi. Zaparkowała po drugiej stronie ulicy. Już nie wspomnę, że naprzeciwko samochodu, który już stoi po przeciwnej stronie ulicy. Zaparkowała, mając pod pocztą parking. Czy niektórzy całkiem nie myślą? Chyba tak. Dobrze, że tutaj dużego ruchu nie ma na szczęście. A my dojeżdżamy do Pętelki. Zaraz zobaczymy, co nas tu przywita. Garstka dzieci, czy nie? Ostatnio coś nie mogę trafić tutaj w takie grupy, jak to czasami zimą się zdarzało, że cała familia szkolna stała na tym. Nie ma nikogo prawie. Jedna osoba stoi na przystanku. No i teraz będziemy skręcać. Ten sprzęt ma to do siebie, że jak mocny zakręt w prawo lub w lewo, to odcina gaz. Ale ratujemy się specjalnym guziczkiem, który dzięki temu, że go naciśniemy, tego gazu nam nie odcina. O! I udało się dojechać na pętlę bez większych ekscesów. No to co? 13:59 mamy odjazd, czyli tak jakby mamy 10 minut dla siebie. Na szczęście nie ma brygady dzieci, która tutaj potrafi sobie zrobić plac zabaw w autobusie i biegać w to i z powrotem. Ja zazwyczaj zamykam wtedy drzwi, bo jak dojdzie do nieszczęścia, to ja będę winny, bo dzieci sobie biegają po autobusie. Także co, stoimy, 10 minut przerwy. Cóż za piękny obrazek. Stoi inspekcja transportu drogowego w zatoczce po drugiej stronie ulicy koło cmentarza. Włączyłem tylko kierunkowskaz, patrzę, już stoją wszyscy i chcą mnie wpuszczać. Przypadek? Nie sądzę. 14:06, jedziemy do centrum. Czas operacyjny 14:57, powinniśmy dojechać do transportowej. Czyli teoretycznie jeszcze przed godzinami szczytu wyjedziemy z transportowej. Zobaczymy tylko, gdzie zajedziemy, zanim się zacznie. Tymczasem następny przystanek już naprzeciwko stacji benzynowej, gdzie nie ma ITD. Włączyłem lewy kierunkowskaz i musiałem odczekać, zanim ktoś łaskawie zechciał mnie wpuścić. Przypadek? Nie sądzę. Tu nie było policji. To pewnie przypadek. W Polsce przestrzega się przepisów tylko tam, gdzie stoi policja. Znaczy nie tylko, przeważnie tam. Chociaż ostatnio miałem taką sytuację na linii 5, jadąc z Sybiraków na Dziesięciny. Dojechałem akurat do ulicy Ogrodowej, a przede mną skręcały samochody w lewo w Ogrodową, jadące od Pałacu Branickich, tamtej strony. No i była taka sytuacja, że jechał jeden samochód za drugim i w pewnym momencie wszedł pieszy na przejście. Więc jeden z pierwszy samochód się zatrzymał, a drugi chciał, nie chciał, musiał też się zatrzymać. A że akurat zrobił to na środku skrzyżowania, ja musiałem gwałtownie hamować. A obok jechała policja. No i dla gościa z samochodu, który stanął na środku, zrobiło się gorąco. Zaczął tutaj mnie przepraszać rękami i się wycofywać. Czego pewnie by nie było, gdyby policja nie jechała. No pech chciał, że akurat wszedł ten pieszy. Ja tam nie miałbym nic przeciwko, gdyby on przede mną przejechał, ale skoro ja musiałem gwałtownie hamować, to już tak trochę nie wyszło. Nie wiem, albo policjanci nie widzieli, albo po prostu udawali, że nie widzą. W sumie niczego nie doszło, ale wiecie, sam fakt zajechania drogi to już jest wykroczenie. Ale na szczęście rozjechaliśmy się i nie było problemu. Czasami się zdarzają pomyłki. Byle nie za często. Tymczasem przy sklejkach jest po 14:15 prawie, 12 dokładnie. A na przystanku stoi tyle ludzików,
I tak się zastanawiam, czy to ze sklejek tyle ludzi, czy to z internatu. Zaraz zobaczymy, jak podjedziemy. Na razie to sporo samochodów tutaj. Nie wiadomo, dlaczego się zrobiło, ale może dlatego, że tutaj pierwsza zmiana kończy pracę. O, zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy ja dam radę jechać teraz z taką ilością. Tak, kurde, jeszcze nogę wystaw. Zaraz będziesz miał obcięte buty. Pociąg podjeżdża, to wszyscy odchodzą od peronu, a jak podjeżdża autobus, to wszyscy do krawężnika. A potem płacz. Nie, to większość to młodzi, ale jadą pewnie na obiad do Maka. Bo dzisiaj piątek, to w kuchni, w tym w internacie pewnie kiepsko karmią. Jedziemy zatem. O, i tutaj też. Proszę bardzo, uprzejmość pań. Jeszcze z rejestracją BIA, to już w ogóle. Oczywiście nie wszyscy tak się zachowują, ale... Ale... Co zrobić? O, panie. To sobie postoimy. Już mamy minutę 20 opóźnienia, to jeszcze teraz dojdzie pewnie ze dwie kolejne. Nie ma tak dobrze. Dobrze będzie, jak jeszcze na przystanku się zatrzyma. I zaraz tysiące samochodów zaczną mnie wymijać pewnie. A nie, nie będą wymijać, bo z tyłu jedzie ciężarówka, więc ona tu się nie wepchnie. Jesteśmy na ulicy Piłsudskiego, tak sobie jadę. Nie patrząc w ogóle na czas, myślałem, że kurde, jesteśmy mniej więcej o czasie. Bo do tej pory było o czasie. Kurde, a tu 5 minut opóźnienia. Skąd? Kiedy? Gdzie? Pewnie wszędzie po trochu, bo staliśmy począwszy od skrzyżowania, od ronda Mejera po skrzyżowanie z Piastowską i tak dalej. No i tutaj też, tak jak widać, już ciasno się robi, chociaż dopiero 14.30 dochodzi. No i będziemy tak sobie jechać z opóźnieniem, no bo co? 104 przed nami. Pojeździłoby się 104. Tylko nie wyścigowym rozkładem, nie, nie. Jesteśmy na Nowym Mieście, dojeżdżamy powoli do pętli, ale wszystko dookoła robi nam pod górkę. W końcu jakiś ukłon w naszą stronę i pan nas przepuścił. A to na wszystkich skrzyżowaniach czerwone i opóźnienie do 6 minut nawet skoczyło przez chwilę. Także nie wiem, jak to się dzieje, ale tak właśnie się dzieje. A 6 minut to my mamy chyba tylko przerwy na końcówce. Z tego, co zdążyłem się zorientować, ale jednak będzie musiała być przerwa przedłużona, ponieważ trzeba ciśnienie wyregulować przed staniem w korkach, bo stanie w korkach już w najbliższym kółeczku, które zaraz rozpoczniemy. Dokończymy kółeczko numer 1 i pora będzie zacząć kółeczko numer 2, te najgorsze dzisiaj. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że choćbym jechał opóźniony 6 minut, to i tak na co drugim przystanku zdarza się ktoś, kto biegnie do autobusu. To jest dopiero fenomen. 15, tutaj już zaczął się ruch w okolicy obwodówki, co wcale mnie nie dziwi. Pewnie będzie jak zwykle problem z wyjechaniem z pętli. Zobaczcie, już wszędzie na każdym zjeździe, na każdym przecięciu się druku stawiają się sznurki samochodów. O, tu patrzę, wzięli się za wykańczanie tego budynku, który stoi. Już na razie to wygląda. A nie, dobrze. Chciałem powiedzieć, że urusztowanie rozbierają, a oni chyba dopiero układają te rusztowanie, bo przywieźli. Będą wykańczać. A mnie ciekawi, co tutaj za tym płotem będzie. Chodzą słuchy, że tu mają być garaże. Takie garaże, coś podobne jak tam na Kraszewskiego pobudowali, też pod linią wysokiego napięcia akurat. Bo to jedyne chyba, co można postawić. Kurde, indukcyjnie będzie się
elektryk ładował w takim garażu normalnie, bezprzewodowo. Dobra, staniemy sobie z tej strony i lecimy do wieży ciśnień, wyregulujemy ciśnienie i będziemy zaraz lecieć na ostatnie kółeczko dzisiaj, na ostatnie, na drugie, przedostatnie. Wyobraźcie sobie, że nawet się wyrobiłem w czasie i o czasie wyjechałem, jak korzystałem z wieży ciśnień. 3,5 minuty miałem do dyspozycji. To jednak coś w obliczeniach się pomyliłem z tą przerwą. Czas operacyjny 15.04 do 16.05, czyli można powiedzieć godzinę czasu mamy na przejazd na Dojlity Górne. Ale na Dojlitach Górnych będzie aż 7 minut postoju. Pewnie z 7 minut co najmniej będzie opóźnienia, więc pewnie postoju jak zwykle nie będzie. I dopiero będziemy mieli przerwę, jak wrócimy na transportową. Takie to są uroki. Niestety w godzinach szczytu jazdy. Teraz pewnie będzie sporo jechać ludzi w stronę dworca. Nawet ze mną jedzie jeden chłopak. Widać, że też wraca chyba gdzieś do domu, bo z wielką walizką takich pasażerów będzie całkiem dużo teraz. Jedziemy zatem w stronę centrum. Zobaczcie, co tu się dzieje na tej ulicy Dibuła. Jeden wyjeżdża, drugi wyjeżdża, trzeci wyjeżdża, czwarty znów wyjeżdża. I wszyscy stoimy w koreczku, bo tam ktoś z przodu też wyjeżdża. Tak tu wygląda przejazd właśnie. Kto tutaj wymyślił, że tędy autobusy mają jeździć, to ja nie mam pojęcia. O, tak wygląda wyjazd z Nowego Miasta właśnie. Czemu autobusy jeżdżą opóźnione? Kilka przystanków od końcowego. No to właśnie temu, bo ktoś sobie wymyślił, że autobusy muszą jechać przez ulicę Dibuła, gdzie jest najwięcej parkingów na całym osiedlu chyba. I 17 przejść dla pieszych i 42 skrzyżowania w okolicy. I tak oto pyrkamy sobie. Teraz jeszcze tylko brakuje, żeby z naprzeciwka jechał jeszcze drugi autobus, ale nie jedzie, na szczęście. Tak to mniej więcej właśnie wygląda. Teraz jak już mogę skręcać, to nie mogę skręcać, bo jadą samochody, ale jednak nie jadą. Teraz już pani z kolei idzie i tak cały czas. O, już mamy minutkę opóźnienia. Pani się spieszy bardzo. Tak jak każda piesza zresztą i pieszy. To jest tak jak z wolną drogą. Jak ci ktoś już ustąpi, to już potem każdy sobie powoli, spokojnie, bez nerwów. No dobrze, minuta opóźnienia. Minuta opóźnienia, pewnie zaraz na światłach będzie druga minuta i 2 minuty opóźnienia wyjedziemy z Nowego Miasta. Ulica Składowa, wylotna Kopernika. Tu włączyłem kamerę, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją czasami. Coś, mały ruch jakiś jeszcze. Nikt mnie nie będzie wyprzedzał? Nie. Zawiodłem się. 15.18 to już powinno się powoli zaczynać, ale jeszcze widać niekoniecznie. To nic. Jeszcze nam się przytrafi jakiś szalony, żeby wam pokazać, jak tu się zmienia pasy w tunelu. Na razie stoimy w koreczku do skrętu w prawo. Znowu zbliżamy się do dworca. Trochę ludzików z nami jedzie z plecakami i z torbami. Tu już widać też sporo. Czekają chyba na pociąg. A tymczasem 15.25 na zegarku.
więc powoli wkraczamy w godziny szczytu popołudniowego w piątek 22 marca. Zastanawiam, czemu wszyscy siedzą w pierwszej wiacie, a nie w drugiej. Znaczy w sumie w drugiej, a nie w pierwszej. Przecież autobus i tak pojedzie dalej. Ja przynajmniej bym tak uważał. No, sporo ludzików wysiadło. Ale mamy jeszcze parę sekund, możemy postać. Także chwilę postoimy i lecimy dalej. Po drugiej stronie ulicy za to z czwórki ile wysiadło i wszystko na dworzec pędzi. Także ruch się zaczął. Ulica Malmeda. Tym razem przejechaliśmy, ale tak sobie chciałem powiedzieć właśnie, że to chyba ostatni raz, kiedy przejedziemy tędy, ale nie jeszcze. Następnym kółkiem też tędy przejedziemy, bo dopiero wracając z Dojlit nie będziemy mogli tędy przejechać, bo będziemy już jechać objazdem, czyli skrótem, bo będziemy jechać przez Piłsudskiego. Także jeszcze następnym kółkiem też będziemy jechać przez Lipową. No chyba, że się coś zmieni, ale nie sądzę, bo to będzie jeszcze po godzinie 18, więc zamknięte ma być dopiero od 19. No, po warszawskiej to jeździ się tak. Najpierw trzeba postać, bo większość skręca w prawo, przez co my nie możemy jechać prosto. A jak już wszyscy w końcu pojadą w prawo, to nie możemy jechać prosto, bo jest czerwone. Pięknie. Pani to jest po prostu mistrzem świata. Prawo jazdy z chipsów. Widzi, że autobus jedzie, to z premedytacją wjeżdża na środek skrzyżowania. To trzeba być, kurde, mistrzem, mistrzynią. A tutaj co? Też mistrzostwo świata. Też mistrzostwo świata. Proszę bardzo. Jak ja mam tu przejechać? Niech ktoś mi powie, mądry. Tu nawet osobówka ma problem z przejechaniem. Żeby nie ktoś, to byśmy stali, aż wszyscy przejadą. A pani chyba za bardzo nie wie, o co chodzi. Przejście widzi, przejścia, do przejścia dojścia nie ma i chce przejść. Jest drugie przejście z żółtymi pasami, ale to trzeba jeszcze wiedzieć, co oznaczają żółte pasy. A ludzie niedokształceni z przepisów, to i skąd mają wiedzieć. Smutna prawda, niestety. Warszawskiej poszło nam całkiem sprawnie, ale nie może być za dobrze, dlatego też teraz na Branickiego sobie postoimy i to pewnie dobrych parę minut. Mamy opóźnienie około 2 minut, a tu pewnie dojdą kolejne 2, a może i więcej. A tak a propos jeszcze waszych pytań i odpowiedzi, wczoraj nagrałem dla was 2 odcinki, z czego jeden chyba, mam nadzieję, wyemituję. Aczkolwiek teraz, jak tak sobie jadę, to wczoraj było takie pytanie odnośnie tego, co irytuje kierowcę. Chyba, czy coś takiego, czy przeszkadza w czasie jazdy najbardziej. No, wczoraj mówiłem o rozmowach przez telefon, o jakichś tam głośnych rozmowach w autobusie, jakichś tam, wiecie, takich dziwnym, głośnym zachowaniu ogólnie. A przecież zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy, co tak najbardziej irytuje czy denerwuje kierowcę. A mianowicie to, kiedy stoicie przy drzwiach. Bo czasami są takie sytuacje, że podjeżdżam na przystanek,
zatrzymuję się i na przykład widzę, że przy drzwiach nikogo nie ma, to po prostu tych drzwi nie otwieram, szczególnie w okresach letnich albo zimowym, kiedy jest włączone albo ogrzewanie, albo klimatyzacja, bo to szybko wychładza się niepotrzebnie autobus. I ja wcale nie muszę otwierać drzwi na przystanku, wystarczy, że zatrzymam się i widzę, czy ktoś chce wysiadać, czy nie. W innych miastach jest to rozwiązane przez tak zwany gorący przycisk. Kierowca uruchamia odpowiednią funkcję i każdy, kto chce wysiąść, po prostu wciska guzik i sobie otwiera te drzwi sam. Ewentualnie wystarczyłoby przynajmniej wcisnąć guzik, kiedy się chce wysiadać, i kierowca mógłby też te drzwi otworzyć. A że u nas nie ma takiego zapisu w regulaminie, że tak powiem, to jest wkurzające, kiedy ktoś stoi przy drzwiach. Ja na przykład się zatrzymuję, żeby go wypuścić, a on sobie stoi dalej, bawi się telefonem. Raz, że się opóźnia przez to jazdę, a dwa, że wyziębia na przykład autobus, kiedy jest zima, albo z kolei ogrzewa, kiedy jest lato. Włączona jest klimatyzacja. Bez sensu otwieranie drzwi. Takie rzeczy też irytują. A my tymczasem zbieramy opóźnienie. Mamy już 3,5 minutki. 16:16 wracamy z Dojlic. Do szczęścia nam dzisiaj tylko brakowało deszczu, także mamy i deszcz. To już teraz pełnia szczęścia. Możemy jechać do miasta. Kurde. Tylko tego nam było potrzeba właśnie. No jednak sobie postoimy i to trochę postoimy, bo korek sięga aż do zakrętu. Czyli jest dłuższy niż wtedy, jak jechaliśmy w stronę Dojlic. No i do tego deszczyk, także wszystkiego dobrego. na warszawskiej. Idealnie, zobaczcie, po lewej stronie nie ma nikogo, tak jak powinno być. My mamy przejazd, ale i korka też nie ma, także już wszystko powoli się rozkorkowało tutaj, ale niestety nie zdążymy na tych światłach. Bo może zdążymy jednak. Chciałem powiedzieć, nie zdążymy, bo się zmienił, ale tutaj widzę na Pałacowej jakoś pusto. Jak na tę godzinę, chociaż 16:35, to już taka pora, że to już powoli cały ten bałagan przenosi się bardziej w centrum, gdzieś i na obrzeża miasta. Chociaż i na obrzeżach miasta, jak na Zabudowskiej, tam więcej stoi na wlocie do Białegostoku niż na wylocie. I wyobraźcie sobie, że nawet o czasie jedziemy. Po prostu niewiarygodne. 16:53, a na Hetmańskiej takie pustki. Kurde, wierzyć się nie chce normalnie. Ale to niestety prawda. Znaczy niestety. Super, że prawda. Przynajmniej nie ma korka. Ale pewnie tam dalej trochę stoją wszyscy. Bo to tak etapami idzie. Jak światła się zapalą, to wszyscy jadą dalej i na następnym etapie stoją. Zobaczymy, jak dojedziemy do tunelu. Oho, rzadkie zjawisko. 16 chyba opóźniona, bo przyjechała na końcówkę i od razu poleciała z powrotem. Przeważnie to 2 albo 27 tak mają. A tym razem 16 nie postała tutaj. Kurde, ale w korkach? A no tak, bo to 16. To pewnie gdzieś utknęła. My zaraz też wyruszamy. A my zmierzamy do centrum. Jakieś opóźnienie nam się zrobiło, stojąc na światłach. 17:48. Jesteśmy w drodze. Na szczęście deszcz przestał padać w międzyczasie. Nawet nie wiem kiedy, szczerze mówiąc. Jest tylko mokro jedynie. Ulica. No właśnie, jaka to jest ulica tak właściwie? Szczerze mówiąc, chyba do Elity Górne. Nie wiem nawet, jaka to ulica, w każdym razie. Dokładnie, to jest ulica Dojlidy Górne. A ja myślałem, że Dojlidy Górne, w sensie, ja
jako dzielnica. My jak wyjeżdżamy z ulicy Stoczni Gdańskiej, skręcamy w prawo właśnie w stronę pętli, a tymczasem jak się skręca w lewo, to jest dokładnie tam, gdzie jedzie 15 i 30 i tam coś się wydarzyło, bo stoi policja, stoi chyba straż pożarna, prawdopodobnie jakiś pożar albo coś w tym stylu. Niestety nie dowiem się tego, ponieważ ja tam nie mam wstępu, ja tam nie jeżdżę. Prawdopodobnie jeśli tak, to nie przyjedzie ani 15, ani 30 w najbliższym czasie. W każdym razie, chociaż samochody jadą, chyba że jadą z Stoczni Gdańskiej. A może tam jest coś z udziałem autobusu, bo autobus też chyba tam stał, nie wiem czy dobrze widziałem. Tak czy siak jesteśmy na pętli w Dojlidach Górnych i mamy przerwę na kanapkę. Przerwa numer 2, 15 minut i będziemy zjeżdżać. I przypominam, będziemy zjeżdżać przez Piłsudskiego, już nie będziemy jechać Lipową, bo od godziny 19 Lipowa będzie zamknięta, a o 19 to my będziemy na Branickiego, także już nie będziemy jechać w dniu dzisiejszym Lipową. Taka informacja. 18.45, wyjeżdżamy już z Dojlid Górnych. O, a tam naprzeciwko dyskoteka dalej trwa. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Ale 30 przyjechała, więc nie jest zatarasowana droga, ale jak widać tam błyska cały czas. A my jedziemy w stronę transportowej i już kierowcy przez radio, jak zwykle, jak tylko są jakiekolwiek objazdy, to zaraz zaczynają się dramaty. Którędy on ma jechać? Bo jest 18.45. No kurde, jak napisane jest od 19, że jest objazd, to od 19. Jeśli jest droga otwarta, jest objazd i nie ma 19, no to teoretycznie jedziesz drogą, która masz otwartą. Czyli po trasie normalnie. A ja na przykład będzie 19, czy tam 19.05, nie będę zastanawiał, czy ja jadę na Lipową, czy nie. Tylko od razu jadę objazdem i tyle. Skoro jest napisane, że jest objazd od godziny 19, to od godziny 19 będziemy jeździć objazdem. Proste i logiczne. Ale kierowcy niektórzy są, kurde, zawsze szukają jakiegoś drugiego dna. Ale powiem wam, kiedyś miałem taką sytuację, że też były objazdy. Nie pojechałem objazdem jeszcze tak, jak mi kazali, ponieważ jeszcze nie było tej godziny, od której miały być objazdy. To wtedy, jak były te wyścigi tutaj pod na placu NZS, objazd miał być chyba od 18.30, czy tam od 16.30, a była godzina 16, czy tam parę minut po 16 i się okazało, że już przejazdu przez plac NZS nie było. Także ktoś za wcześnie po prostu zamknął przejazd, niż było w umowie. No i dojechałem do, w czym ja wtedy jeździłem, już nie pamiętam, chyba 26. Dojechałem do Malmeda i musiałem wyjechać na Lipową Częstochowską, zatoczyć jeszcze jedno kółko i później pojechałem już Legionową. Także to akurat nie była moja wina, tylko była wina tego organizatora, który za wcześnie po prostu zamknął ulicę. Bo była podana na godzinę 16.30, a oni po 16 już zamknęli przejazd. Ulica Pałacowa. Będziemy jechać dalej. Teraz akurat mamy godzinę 19.08. Co oznacza, że już trwa objazd. A raczej skróty. Czyli pojedziemy przez Przez Piłsudskiego. I zaraz pewnie będzie krzyk, którędy kierowca jedzie. Standardowo. Ciekawe, jak 104 jedzie. Pewnie zawraca i musi jechać przez Legionową. Co
co to stoi? Piątka nasza? Chyba tak, 357. Piąteczka stoi. Teraz musimy tak cyrklować, żeby spod kościoła Świętego Rocha wyjechać 19:17, czyli mamy ponad 5 minut na przejazd, więc nie musimy się spieszyć wcale, więc sobie postoimy teraz na tym przystanku, potem na następnym trochę i tak po troszku będziemy jechać. No, 2 minutki postałem sobie na Botanicznej. Teraz można jechać, tylko teraz to mi się pewnie zmieni światło, jak się nie mylę. I tak oto historia zatoczyła koło, można by powiedzieć. Z przystanku Żeromskiego dzisiaj zaczynałem. No i praktycznie dojechałem już do końca. Bo mamy przystanek Żeromskiego. I tutaj zatacza się trzecie koło, które dzisiaj zrobiłem. Teraz jedziemy już tylko na końcówkę i z końcówki będzie zjazd do zajezdni. Z końcóweczki będzie zjazd do zajezdni. Na końcówce chyba jeszcze ze 3 minuty czy 4 postoju będzie czas na to, żeby się spakować. A my spotkamy się już na podsumowaniu. No to witam już po pracy. Wyobraźcie sobie, że jest godzina 20:30. Dlaczego tak późno? Wiecie, co kierowca robił? Się dowiecie niedługo. A właściwie to już może nawet się dowiedzieliście, bo to, co kierowca robił, to chyba zobaczycie szybciej niż ten film, który teraz właśnie kończę nagrywać dla Was. A teraz podsumowanie dzisiejszego dnia. Krótko i węzłowato będzie, bo już i tak długo to wszystko trwa. Miałem skracać odcinki, a na razie to tak średnio mi wychodzi. Ostatnie kółeczko z objazdem, a właściwie ze skrótem. A cały dzień upłynął całkiem przyjemnie. Całkiem sympatyczny ten sprzęt, tylko oczywiście no, bolączka tych starych Solarisów to te hamulce. Ja nie cierpię tych retarderów i tego, jak one działają w tych Solarisach. Zdecydowanie 100 razy lepiej działają one w manach i w Mercedesach. Tam się tego retardera w ogóle nie czuje, a tutaj jednak ten hamulec jest tak wnerwiający, że no nie, po prostu nie lubię tego hamulca w Solarisach, tych nowszych tak samo. W naszym można wyłączyć, w tych starych się nie dało wyłączyć retardera, ale wszystko jedno, nawet w tych nowszych. Z kolei w tych nowszych, jak się retarder wyłączy i jest więcej ludzi, to zaraz koła się grzeją. I to takie, wiecie, jest uciążliwe trochę. Także ogólnie było ok, wszystko sprawne, sprzęt całkiem fajny, żwawy. Jedyne, co jeszcze wkurza w tym sprzęcie, to że jak się skręca mocniej, to na w prawo albo w lewo, to odcina gaz i wtedy trzeba używać guzika, a ten guzik jak się załączy czasami, to szarpnąć potrafił silnikiem i to tak trochę mało komfortowo, no ale 3 kółeczka machnąłem, jakoś dzień się skończył. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam na następne odcinki. Zapraszam na odcinki Q&A, które też w międzyczasie będą się pojawiać. Regularnie tych odcinków Q&A pewnie nie będę zamieszczał, bo ja będę je nagrywał w miarę możliwości, w miarę wolnego czasu, bo ja je muszę nagrywać jadąc po pracy albo przed pracą, zobaczymy, bo w autobusie to jednak tak trochę mało komfortowo. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Tyle na dzisiaj, dobranoc, dobrej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Przede mną wolny weekend, spotykamy się w poniedziałek, czyli u Was w następnym odcinku. Pa, pa!